Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Polskie Uczelnie. Odcinek przygotowany jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nazywam się Andrzej Jazdąc, z wykształcenia jestem muzykologiem. Pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu i opiekuję się zbiorami muzycznymi, które co pewien czas przynoszą pewne niespodzianki. Tak stało się ze zbiorem rękopisów muzycznych z Milicza, które po wielu latach przechowywania w bibliotece okazały się sensacją na skalę światową. Może zacznijmy najpierw od miejsca. Gdzie, się, gdzie to wszystko powstało, gdzie się te zbiory znajdowały? Mówię o małym miasteczku Milicz, które znajduje się na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Mała miejscowość, ale znana już od wczesnego średniowiecza. Znaleźć można informacje o niej w zapiskach archiwalnych, zarówno książęcych, dworskich, jak i w zapisach archiwów, archiwów w archiwach kościelnych. Około roku 1590 miasteczko stało się własnością rodu książęcego Malcanów, otwierając linię Malcanów z Milicza i pozostawało w posiadaniu tej rodziny aż do roku 1944, a więc przeszło 350 lat. Nie będziemy może tu szczegółowo opowiadać o historii Milicza, ale warto wiedzieć, że było to wówczas państwo stanowe. I Malcanowie jakby rządzili całością miasta, tego co się, co się w mieście wydarzy. I gdzieś około połowy XVIII wieku Milicz wszedł jakby w ramy państwa pruskiego, nadal pozostając własnością, własnością rodziny Malcanów. Malcanowie bardzo dbali o rozwój miasteczka, dbali o rozbudowę miasta, o przemysł. Założyli między innymi hodowlę karpia które w tym wszyscy co roku kupujemy na święta Bożego, Bożego Narodzenia. Założyli tą hodowlę gdzieś w wieku XVII i do dzisiaj nadal te stawy istnieją, nadal są tam karpie hodowane. Najciekawszą postacią, no bo nie będziemy przecież mówili o wszystkich ludziach z rodziny Malcanów, był dla nas Joachim Karl Malcan, który urodził się w roku 1733, w miliczu i tamże zmarł w roku 1817. Pobierał nauki we Wrocławiu, w Berlinie, kształcił się na dyplomatę. I był zaufanym współpracownikiem Fryderyka II. Jako jego dyplomata, stały przedstawiciel przebywał w Londynie w latach 1766-82. Jest to, jest to ważne. Ale dlaczego? No to powiem dopiero, kiedy będziemy rozmówili już o samych rękopisach. Po powrocie do Milicza, najpierw mieszkał we Wrocławiu, rozbudował w tym czasie pałac, w Miliczu zbudował nowy właściwie pałac w stylu klasycystycznym. Gdzie w osobnym skrzydle znajdowała się biblioteka? To jest ważne i to trzeba podkreślić, bo dzięki temu, że znajdowała się w osobnym skrzydle, ocalała w roku 1944. Około roku 1780 założył kapelę, która istniała w miliczu do mniej więcej roku 1850. W roku 1944, kiedy miasto zostało zdobyte przez Rosjan, pałac został splądrowany, ale biblioteka ocalała. To były takie czasy, że biblioteki państwowe, typu biblioteka właśnie uniwersytecka, przejmowały wszystkie porzucone księgozbiory. I między innymi bibliotekarze z Poznania pojechali do Milicza. Cały ten księgozły, wówczas liczący kilka tysięcy tomów, przewieźli do Poznania. I jeżeli byśmy przeglądali sprawozdanie z tego wyjazdu, można odnaleźć nam taką informację, że przywieziono też paczkę nut. Związaną, związaną paczkę nut. Tego nie było dużo. I nuty trafiły, trafiły do, naszych, do naszych zbiorów i tutaj powoli były opracowywane. I w roku 2015 zwróciła się do mnie studentka z muzykologii poznańskiej, pani Sonia Wrąkowska, warto podkreślić, wymienić nazwisko, bo to ona jest jakby sprawczynią tej, tego odkrycia. Poprosiła mnie o wskazanie jakiegoś materiału, który mogła, o który mogłaby napisać pracę magisterską. I wówczas, wówczas dałem jej do rąk taki zbiór utworów na violeta gamba, Mówiąc, że pochodzi on z Milicza, że jest bardzo interesujący, i pani Wronkowska rozpoczęła badania. I okazało się, że ten zbiór liczący kilkadziesiąt stron jest wielką sensacją, wielkim odkryciem. I głośno zrobiło się o Miliczu, głośno zrobiło się o tych zbiorach. Do tej pory znaleźliśmy, odkryliśmy ponownie w, w, w Bibliotece, w muzykaliach, 36 rękopisów muzycznych, które pochodzą właśnie z tej miejscowości. I wśród tych, wśród tych materiałów znalazły się między m.in. Utwory, utwory Karla Friedricha Abla. Skąd one się znalazły w Miliczu? Malcan, będąc stałym przedstawicielem, stałym posłem w Londynie, był też, on był też z wykształcenia muzykiem. Grywał. I prawdopodobnie tam spotkał Karla Friedricha Abla. Karl Friedrich Abel to był muzyk urodzony w Niemczech, który z powodu wojen trwających na terenie Niemiec, tak jak wielu muzyków z tamtych terenów, przeniósł się do Londynu. Tam w Londynie spotkał Johanna Christiana Bacha, syna. Jana Sebastiana Bacha, i razem założyli Towarzystwo Muzyczne, które organizowało koncerty. To są właściwie pierwsze takie towarzystwo, które organizowało koncerty dla mieszkańców jakiegoś miasta, no w tym wypadku Londynu. Tam się właściwie to życie koncertowe, takie jakie ja znamy w tej chwili, tam się rozpoczęło. I Marcan prawdopodobnie poznał, poznał Abla. I po śmierci Abla, co nastąpiło w roku 1787, Malcan jeszcze był wówczas w Londynie, nabył całą jego spuściznę muzyczną, przewiózł ją do, do Milicza. I w, w tym zbiorze, który jest unikatowy chociażby z tego powodu, że znajdują się tam utwory abla nieznane, odkryte, nigdy nie wykonywane. Znajduje się też jeden utwór właśnie Johanna Christiana Bacha, nieznany. Są też utwory takich kompozytorów jak Gór, Jirowec, Lidl, Stich. To są nazwiska, które nam w tej chwili nic nie mówią. Ale to byli ludzie, którzy tworzyli tworzyli kulturę muzyczną w, pod koniec XVIII, na początku XIX wieku. Może nam, dla nas najbliższe jest nazwisko Wojtecha Iroweca. Jest on znany w historii muzyki. Oczywiście muzykolodzy wiedzą, że on napisał symfonie, pisał koncerty. Ale dla nas, dla Polaków jest może ważny, dlatego że młody Fryderyk Chopin Pierwszy koncert publiczny wykonał właśnie koncert fortepianowy Wojtecha Iroweca. To są takie drobiazgi, ale one ubarwiają naszą historię, historię, historię naszej kultury. Zbiór, któryśmy dostali, jest też unikatowy ze względu na instrumentarium, na jakie jest przeznaczone. Maltzan grał na wioli da gamba. W, na początku koniec XVIII, początek XIX wieku właściwie wiola da gamba już nie była używana. Już były nowsze instrumenty, już były wiolonczele. A on mimo wszystko grał na tym instrumencie. Na ten instrument sam pisał utwory i dla niego Abel pisał utwory przeznaczone na ten instrument. To już właściwie była taka epoka schyłkowa. Ale... Yy, Zachowały się, zachowały się utwory właśnie na wiolę da gamba, odmiany wioli da gamba, wiolę da more i co ciekawe, także na waltornie. W Miliczu przebywał pra, prawdopodobnie taki muzyk o nazwisku Punto, to jest właściwie jego, jego pseudonim. To był pierwszy nowo, muzyk grający nowocześnie na waltornie. Dla niego m.in. Ludwik van Beethoven pisał Sonatę, napisał dla niego sonatę na fortepian i na róg, i, i na, na fortepian. To są ci muzycy wędrowali w, wówczas po Europie, byli bardzo znani, zapraszano ich, a Marcanowie płacili im duże pieniądze za to, żeby przebywali w miliczu i spowodowali, że milicz stał się taką, takim znanym miejscem, gdzie ci muzycy przyjeżdżali, bo wiedzieli, że tam znajdą. Z jednej strony opiekę, z drugiej strony będą mogli zarobić pieniądze, i wiedzieli, że ta muzyka jest ciągle, ciągle grana. No niestety tak się stało, że jeden z wnuk, który odziedziczył, odziedziczył Milicz, niestety nie był muzykiem. Spowodował, że kapelę zlikwidowano, zbiory trafiły do gdzieś pewno w kąt biblioteki i teraz ponownie są odkrywane. Całość tych zbiorów, no w sumie to jest niewiele, no bo to jest tylko 30 parę rękopisów. No mam nadzieję, że uda się jeszcze może zidentyfikować jeden czy drugi rękopis, ale nie przejrzeliśmy jeszcze druków muzycznych, a tych druków muzycznych biblioteka posiada w tej chwili około 50 tysięcy i trzeba to polega na tym, że niestety trzeba wyjmować z nuty. Po kolei i sprawdzać. Na razie znaleźliśmy kilka podpisanych przez książąt Malca, im dedykowanych i z, ze stemplem zawierającym herb Malcanów. Mam nadzieję, że tych utworów uda się znaleźć trochę więcej. Całość jest, całość tych zbiorów jest doskonałym źródłem do poznania historii i kultury Śląska. My ten Śląsk dolny właściwie teraz na nowo odkrywamy. No, chociażby nasza noblistka ostatnio o tym mówiła, że Musimy odkryć historię Dolnego Śląska, tą historię właśnie z XIX wieku. I te zachowane partytury obok takich dużych kolekcji z oleśnicy i cieplic, Śląska, cieplic śląskich zdroju, one należą w tej chwili do największych zbiorów po kapelach działających na Śląsku. I muszę powiedzieć, pewno dla ludzi, którzy nie grają na da Gamba i może mało się interesują muzy muzyką te nazwiska, o których mówię, pewno oprócz nazwiska Bacha, nazwiska są zupełnie nieznane, ale odkrycie dokonane u nas w bibliotece spowodowało, spowodowało duży szum na świecie. Między innymi wydawnictwo, wydawnictwo Guntersberg z Niemiec opublikowało, rozpoczęło publikację serii Malcan i do tej pory ukazało się 10 zeszytów, które zawierają utwory Abla, odkryte, odkryte Właśnie u nas. Te sonaty już zostały nagrane i jest to pierwsze światowe, to jest premiera światowa utworów Abla, nieznanych do tej pory. I to jest ciekawe, że po prostu obejmują one i historię kultury i w Londynie, no bo powstały w Londynie, twórcy byli niemieccy, działali na terenie naszego Śląska. To pokazuje, że Europa już wówczas to było takie jedno duże. Państwo. A gdzie można usłyszeć te nagrania? Wydane były przez firmę Dux, bodajże, tak? Tak, tak. I dokonania, dokonał ich duet Firlus, muzycy polscy. W Polsce to powstało, i tu należy podziwiać tempo, w jakim to wszystko się odbywało, bo. Pani Wronkowska rozpoczęła badania u nas w roku 2015-2016. Z tym napisem zakończyła pracę magisterską, zdobyła tytuł magistra. Skontaktowała się z Niemcami, opublikowała tam artykuł na ten temat. Niemcy się tym zainteresowali. I mamy dzisiaj no, końcu roku 2019, a do nas piszą ludzie naprawdę z całego świata. Przyjeżdża teraz muzykolog z Londynu, bo chce na własne oczy zobaczyć rękopis mm -hmm. Bacha. To skarb, tak? Mam to jest tak? skarb, tak. I to często się zdarza w bibliotekach, w bibliotekach, że rzeczy, które leżą, nazwijmy to na tej najniższej półce, po której się rzadko sięga. No w każdej bibliotece jest dużo takich materiałów, które są tylko świadectwem kultury, mm -hmm. po której już nikt w tej chwili nie zagląda. Teraz te noty są już przechowywane w sejfie, i żeby je obejrzeć, to trzeba trafić akurat na jakiś wyjątkowy dzień, pokazujemy ich codziennie. Ale w, jak są dni bibliotek, czy my mamy swoje święto w biblioteki, to wtedy te rzeczy mhm. są pokazane. W tym roku, podczas nocy muzeów, pokazywaliśmy nasze muzykalia. Odbył się koncert, były te utwory lutniowe wykonywane tutaj u nas przez studentów muzykologii. I bo na tym wykładzie, który miał łącznie z koncertem, 240 40 minut, trwał prawie dwie godziny, było przeszło 100 osób. I te 100 osób siedziało do końca, słuchało, wszystkim się to bardzo podobało. No, takie pudło, właśnie gdzieś tam umieszczone w archiwum, nagle zaczęło brzmieć. Tak, na tak. całym świecie w dodatku, nie tylko. Tak, nagle, 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 nagle zaistniało. No, a dzięki internetowi. Nagle się okazało, że to żyje i wcale nie trzeba przyjechać, żeby to zobaczyć tak. czy, mm. czy żeby usłyszeć. No i też można wykonać sobie, prawda? Można gdzieś te płytny, mówił Pan, że wydane są te nuty. Tak, tak? Nuty można... są wydane mm. i u nas są w bibliotece. Każdy może przyjść, wypożyczyć do, do czytelni, odbić sobie. A wiem, że niektóre, niektóre z tych utworów już są dostępne na stronach innych bibliotek i można je po prostu sobie wydrukować. No i bo utwory grać. są same w sobie w domenie publicznej, w związku tak, z tym są dostępne. Tak, są I rozumiem, że są zdigitalizowane oczywiście tak, i już tak. tutaj dostępne w formie skanów też. Mamy skany w tej chwili zrobione, mm -hmm. ale w, jeszcze nie są, nie są u, na naszej stronie umieszczone, ale zrobimy to dlatego, że to wymaga, te rękopisy wymagały też pewnych zabiegów konserwatorskich. Mm -hmm. One jednak mają 200, 200 lat, przeszło 200 lat. Nie było wtedy jeszcze kwaśnego papieru, ale one są wszystkie pisane ręcznie. Wie pan z notami to jest tak, że, bo książka, jak się przeczyta, odkłada się na półkę. A jeżeli się kupuje nuty, stawia się je na fortepianie, czy się tam, składa się je na jakimś pulpicie i się gra. Długo one są przewracane, oglądanie i nut, w porównaniu z innymi wydawnictwami, przecież nuty wydawane tak samo jak książki, mm -hmm. ale relatywnie znacznie mniej się zachowało, dlatego one są jakby trudniej dostępne. No tak. I cały I, czas. I, i, I ciekawe, że te <laughs> najbardziej popularne są najbardziej zużyte. Tak, są, są najbardziej zużyte. Już w tej chwili są problemy, żeby do pewnych rzeczy dotrzeć, mm -hmm. znaleźć, no bo się okazuje, że. Ich nie ma, po prostu. To tak jak czasami jak z ulotkami, prawda? Zgniecie tak, się, tak, i, się że... i wyrzucie z większym szacunkiem ludzie, yy, ludzie podchodzą do książek na przykład, prawda? Mm -hmm. Są droższe, mm. czy nie wiem, no bo no to same w sobie też są dosyć drogie, ale, nie ma takiej tradycji, takiego szacunku, przechowywania. No rzadko są biblioteki złożone no tylko z samych nut. One, nuty mają zawsze taki użytkowy, użytkowy charakter. No i bądźmy szczerze, że najczęściej to amatorzy z tego korzystają, znaczy najczęściej, no najwięcej amatorzy z tego hmm. korzystają, prawda, bo wybitnych muzyków jest kilku, a tych amatorów jest znacznie więcej. No przecież pierwotruki Chopina w tej chwili Ceny na aukcjach są naprawdę takie wysokie, że nas na przykład jako biblioteki nie stać na to, żeby kupić piewirodę. Ja nie mówię już o rękopisie, bo to są ceny. Astronomiczne. Astronomiczne, mhm. tak, tak. Jeszcze o jedno chciałem zapytać, bo Milicz to przecież blisko Wrocławia. Tam jest Biblioteka Osolińskich. Dlaczego te zbiory nie trafiły tam, tylko tutaj do Poznania? To znaczy, jakaś ekspedycja się wybrała z Poznania, tak? Tak, tak to można nazwać. No wie pan, Wrocław w, w, po wojnie przychodził sam ciężkie, ciężkie chwile. I w, w, u nas już istniała biblioteka uniwersytecka. Mhm, tam się I, dopiero tworzyła. A tam się dopiero uniwersytet tworzył. W tej chwili, jeśli byśmy porównali zbiory muzyczne, ale nie mówię o nutach współczesnych, tylko o tych starych, zbiory muzyczne Poznania i Wrocławia. To z żalem muszę stwierdzić, że i z zazdrością, że Wrocław ma znacznie ciekawsze. Mm -hmm. Bo tam we Wrocławiu byli ludzie, którzy. Było kilku kolekcjonerów. Były w. w, w kapele. Mm -hmm. przy kościołach np. protestanckich. I to wszystko weszło do zbiorów Biblioteki uniwersy Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Oni jakby mieli. Gdzie gromadzi no tak. się A z Poznania jeździli Niemcy, Niemcy po prostu w... uważali Wielkopolskę za dosyć spokojną i w kilku miejscach założyli takie Centra, gdzie zwożono te książki. W Poznaniu w Kościele Świętego Michała na Stolarskiej i w Kościele na Śródce, na przykład. Były dwa takie miejsca, gdzie zwożono książki. Myśmy te książki potem, to profesor Aleksander Birkenmeier tym kierował. Przeniesiono te książki do nas, do biblioteki, jeżdżono po, jeżdżono po dworach, po pałacach, wysyłano bibliotekarzy. Mnóstwo tych książek w międzyczasie zaginęło. Milicz miał szczęście, że po prostu tam były niewielkie straty. Te książki zwożono do Poznania. Potem w latach 50., -tych, 60. -tych, wprowadzano je do zbiorów, no niestety z przykrością musimy stwierdzić, była jakby inna polityka gromadzenia. Jeżeli już dana książka była, a miała na przykład, a to co przywieziono miało ciekawą proweniencję, mhm. to te z ciekawą proweniencją no nie wchodziły do zbiorów. One po prostu były przekazywane do innych bibliotek, do antykwariatów. Mhm. Także te wielkie biblioteki, które jeszcze w ogóle podworskie biblioteki, one częściowo uległy rozproszeniu. Jeżeli bibliotekarze zdążyli przed wojskiem, przed ludnością cywilną, no to wtedy, to wtedy to wszystko przyjeżdżało do nas. No w, tej chwili, w tej chwili była taka konferencja w Poznaniu Książka i Wojna, gdzie mówiono o tych zagubionych księgozbiorach. Mm. Ja między innymi mówiłem o bibliotece z Hobienic. To była taka mała biblioteka w dworze należącym do milżyńskich Ale to był taki dwór, gdzie oni nie spędzali całego czasu, tylko tam jeździli na lato, rzadziej to taka boczna, bocz, boczna linia milżyńskich I my mamy w naszych zbiorach kilkadziesiąt książek. I kiedy ja o tym mówiłem, że ten cały... Nie, tam nie był duży Księgowski, nie wiemy do końca jak był duży. Księgowski zaginął. To w momencie, kiedy ja o tym mówiłem, dostałem telefon, zadzwonił pan, który ma te książki u siebie. I teraz będziemy pertraktować te książki przywozi, przywozić, ale to też nie w jest. Tak? No w Kobienicach, tak? W Kobienicach, tak. To z, Tak, tam, tak. Robiliśmy tam z Wikipedią ekspedycję też, tak? bo tam się odbywa takie święto, które już nie pamiętam, jak to się jak to święto się nazywa. W każdym razie byliśmy tam, dokumentowaliśmy z Muzeum Etnograficznym my. we współpracy. My. Byliśmy, myśmy po prostu. Powie pan, ja w. Jak weszła ustawa o narodowym zasobie bibliotecznym, podjąłem się w bibliotece przejrzeć książki, które do tego mm. narodowego zasobu wejdą. Czyli myśmy tu w naszym wypadku to był cały XIX wiek do roku 1948. No tak. Wszystko, co jest poznańskie, wielkopolskie i wszystko, co ma ciekawą proweniencję. I ja, bo tu się chwalę, ale w ciągu kilku lat przejrzałem wszystkie książki w bibliotece. Mm. Oprócz nowości wyciągałem i oglądałem. I zwróciłem uwagę na taki stempel. Pias Antoni Piaskowski grodzic Wielkopolski. Potem doszedłem do tego, że to są książki z Chobienic, a teraz zgłosił się do mnie potomek pana Antoni Piaskowskiego, dowiedziawszy się, że ja go szukam, mm -hmm, zgłosił mm. się i powiedział, że on ma jeszcze te książki, książki. Pozostałe, kto mm. tam jest, tam jest go chyba dwustu książek z no, tej. Może biblioteki. po dzisiejszej audycji też ktoś się zgłosi do pana tutaj z jakimiś zbiorami My, naprawdę, jeżeli ktoś ma, ktoś ma stare nuty, no, stare książki, to nie je wyrzucić, to naprawdę dobrze by było, dobrze by było, żeby przyszedł do nas. Mm. I czasami się takie rzeczy, rzeczy zdarzają. Przyszła kiedyś pani, mówi, że to są takie gryzmoły. Ale ksiądz proboszcz jej powiedział, żeby przyjechała, do, bo przyjrzała do Poznania, przyniosła do biblioteki. Yy, I przyszła do mnie, bo ksiądz jej powiedział, że to mog, może być związane z muzyką. To była tabulatura lutniowa. Tabulatura lutniowa nie zapisywała się nutkami, tylko takimi symbolami. I okazało się, że to jest... Gryzmołami. Ta... Gryzmołami, tak, gryzmołami. <gryzmołami. Jakbym to panu pokazał, to pan zobaczy, że to naprawdę są gryzmoły. To jest tabulatura lutniowa z 1685 mhm. roku, kto? We Wschowie miał jakiś rzemieślnik, bo do tego żeśmy, żeśmy doszli. Jedna z najcenniejszych tabulatur jakieś w Polsce, a tych rzeczy jest naprawdę bardzo mało. My, my, mając dwie tabulatury, chwalimy się, że mamy dużo. No i teraz może być gorzej, bo wszystko. Mm. ludzie mają wrażenie, że wszystko jest w internecie i jak trafiają to. na jakiś taki starodruk, to właściwie. Wydaje mi się, że, bez że to wartości. jest coś bardzo. Wa... Nie, ale ludzie nawet inaczej, ludzie czasami myślą, że to jest wielki majątek. Aha, a często, mhm. i często, zwłaszcza XIX wiek, na przykład Biblię, czy coś to... Popularne bardzo. Popularne, to potem przeżywają rozczarowanie, bo przyjeżdżają, wydaje mi się, że to jest warte kilka, kilkanaście tysięcy złotych, a to tak nie... Nie do końca. Chociaż są książki, które potrafią naprawdę dużo kosztować i które są tego warte. Płyty możemy posłuchać, muzyki możemy posłuchać, tej, o której Pan mówił, a czy możemy gdzieś doczytać więcej o tej kolekcji Macanów z Milicza? Czy jest jakaś książka? Wydana? Jest. Pani Sonia Wrąkowska napisała, napisała dosyć obszerny tekst, będący streszczeniem swojej pracy magisterskiej i opublikowała to w roczniku, w roczniku wydawanym przez naszą bibliotekę. Rocznik się nazywa Biblioteka i podejrzewam, że to było chyba w roku 2017 i w tym roczniku jest, jak się wejdzie na set, tak, w katalogu się to znajdzie i tam są najważniejsze informacje, no bo w pracy magisterskiej jest dużo już takich informacji typowo muzykologicznych, to jakby mogą mogą interesujących się historią nie do końca interesować, a te najważniejsze informacje na temat właśnie rodziny Malcamów, Milicza, tego zbioru, biografii Abla, Bacha, pozostałych kompozorów, te wszystkie są bardzo rzeczowo przez panią Rąkowską zebrane. Świetnie, to bardzo dziękuję w takim razie za, ja również. za ten wykład wspaniały. Dziękuję również bardzo. Polskie uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii.